Witam Was wszystkich ponownie w części czwartej panelu dyskusyjnego i w tej części będziemy kontynuowali to, co zapowiadaliśmy w części poprzedniej, czyli czy ludzkość jest gotowa do tego, żeby wylecieć w kosmos, żeby zapoznać się z kolektywami pozaziemskimi, z tymi cywilizacjami, które odwiedzały nas od zawsze i które prawdopodobnie jeszcze są tutaj z nami. Będziemy również rozmawiali o ARO, czyli o tych ostatnich doniesieniach, które no, przybierają taki obrót, jaki przybierają, ale zanim do tego przejdziemy, to chciałem tutaj przywitać Zygiego i Artura. Witam Was. Witamy, witamy się nawzajem. I teraz możemy przejść już do dania głównego, bez żadnych starterów, bez żadnych przystawek, przechodzimy. Kontakty z cywilizacjami pozaziemskimi budzą ogromne kontrowersje i ogromne emocje i wiemy dlaczego. Ze względu na to, że istnieją grupy ludzi, którzy dążą do tego i niemalże po trupach dążą do tego. Istnieją również inne grupy ludzi, które w ogóle nie są świadome tego, że coś takiego może zaistnieć, że takie kontakty są możliwe. Istnieje również i trzecia grupa ludzi, która podchodzi do tego z pewną dozą, może nie sceptycyzmu, ale chłodnego myślenia. I uważam, że ta grupa ma największe szanse na to, żeby tak naprawdę wyłonić jakieś sensowne wnioski. My postaramy się tutaj omówić wszystkie te trzy grupy, które są, ale może ja tutaj w pierwszej kolejności tym razem, Zygi, tobie oddam głos, jeżeli chciałbyś się wypowiedzieć na ten temat. Czy uważasz, że my jako ludzkość jesteśmy gotowi na to, żeby nawiązać kontakty dyplomatyczne z cywilizacjami pozaziemskimi? Słuchajcie, to ja może zacznę od tego, że ja już jako małe dziecko miałem taki epizod w swoim życiu, że bardzo tęskniłem do gwiazd. Ja wychodziłem wieczorem z domu, kiedy się tylko pojawiały gwiazdy, siedziałem tam, patrzyłem, a jak mama mnie pytała, co ja robię, to mówię, że ja bym chciał wrócić do domu. I mama tego nie rozumiała, uważali, że coś ze mną jest nie tak, ale to było takie bardzo proste dziecięce marzenie, że ja jestem tam gdzieś stamtąd. I potem już w życiu dorosłym, kiedy czytałem różnego rodzaju książki fantastyczno-naukowe, a bardzo je lubiłem, przyznam, to coraz częściej dochodziło do mnie takie przekonanie, że to jest moje miejsce tu i że to miejsce jest tak bardzo nieuporządkowane, że czułem to gdzieś tak w głębi siebie, że muszę tu najpierw pozamiatać i posprzątać, żeby móc przyjąć gości u mnie w domu, czytaj na ziemi. Natomiast dziś w bardzo dorosłym już życiu odwracam sobie to pytanie i mówię, czy ja jako gość jestem gotowy na to, żeby zawitać do innych światów. No i powiem wam, że mam sporo wątpliwości. Być może, że to kwestia mojego wieku, że przeżyłem tyle i widzę w swoim otoczeniu tyle rzeczy, które są niepoukładane, że mamy wokół siebie tyle bałaganu, że byłoby niebezpiecznym przenosić cały ten bałagan jako gość do ludzi, którzy mnie chcieliby ugościć, albo do istot, które chciałyby mnie ugościć. Żeby nie być gołosłownym, to zobaczmy tylko, co dziś dzieje się w przestrzeni wokół ziemskiej. Mamy śmietnik. Jeden wielki śmietnik, w którym niby mówi się, że no, trochę nad tym panujemy, ale trochę nie panujemy, bo co chwilę zdarza się sytuacja, w której niezapowiedziana jakaś część satelity czy statku spada w jakiś tam obszar i czyni szkody, albo po prostu nawet o tym nie wiemy. Śmietnik. Ale to nie tylko ten śmietnik. Mamy śmietnik dzisiaj, przepraszam za to określenie, naprawdę, w głowach. Popatrzmy na to, co dziś dzieje się chociażby za wschodnią granicą Polski. Popatrzmy na to, co dziś dzieje się w Teksasie, w Stanach Zjednoczonych. Popatrzmy, co dzieje się na świecie, w całej Europie. Mamy to tak nieuporządkowane, nasza cywilizacja jest tak nieuporządkowana,
że wyjście z całym tym bałaganem na zewnątrz, moim zdaniem, zagroziłoby tym, którzy chcieliby nas ugościć. To moje zdanie. Arturze, czy ty chciałbyś skomentować, Ja chciałbyś powiedzieć, powiem, przekazać nam swoją opinię? podepnę się tutaj pod ciebie, Zygi. Bardzo mi się spodobały te twoje słowa w tej chwili, co ty powiedziałeś, że tutaj nie chodzi o ten śmietnik, te satelity, coś tam, ale chodzi o ten śmietnik, który mamy w głowie. Takie słowa, że być bliżej gwiazd, wiesz, że my już praktycznie panujemy, już dzielimy skórę na niedźwiedziu, już się zastanawiamy, kto będzie odpowiedzialny, kto będzie kolonizował ten kosmos, prawda? To kojarzą mi się dwie takie rzeczy. Po pierwsze, kiedy Amerykanie wylatywali w kosmos, to i prowadzili te badania, to niektóre grupy społeczne podchodziły do tych Amerykanów i mówiły do tych astronautów, że słuchajcie, jakbyście kogoś tam spotkali, to weźcie im przekażcie jakąś tam ważną informację od nas i tak dalej, prawda? I w latach, żebym nie skłamał i nie przesadził, to były lata chyba 70. czy 80. jakoś tak. Lata 70. bodajże tak, końcówka, coś takiego. Był jakiś lot w kosmos i do jednego z dowódców tego statku, do Amerykanina, podszedł wódz indiański i dał mu informację zapisaną na kartce papieru. I powiedział, jeżeli byś spotkał kogoś tam w kosmosie, to weźcie mu to, dajcie. On będzie wiedział, co z tym zrobić, on to przeczyta. No i ten dowódca tego statku kosmicznego otworzył, ale tam były jakieś bazgroły, jakieś hieroglify, on nie do końca wiedział, co to jest. Na no, trochę mu było głupio, że nie wie, co to jest, tak? Więc on poszedł z tym do jednego mądrego człowieka, do drugiego mądrego człowieka. I do każdego, do którego chodził, nawet poszedł do Indian niektórych, żeby mu to przetłumaczyli, o co tam chodzi, no nie? Ale wszyscy tak naprawdę się uśmiechali pod nosem, śmiali i mówili, że nie, oni mu tego nie będą tłumaczyli, no nie? No nie? I on w końcu w pewnym momencie podszedł do jakiegoś tam też Indianina i on powiedział, że ja ci to przetłumaczę, co tu chodzi. I on to otworzył tą kartkę papieru i tam było napisane coś takiego. Uważajcie. Oni przybywają z ziemi. Za chwilę podpierdzielą wam waszą ziemię. No nie? Ten wódz indiański taką informację przekazał. I to mi się kojarzy z tą jedną właśnie kwestią, kiedy tak buńczucznie się mówi na temat kolonizacji, że my już dzielimy skórę na niedźwiedziu i tak dalej. A druga rzecz, która mi się kojarzy z tą kolonizacją ogólnie, to 3 lata temu, kiedy raczono większość społeczeństwa takim sokiem z gumy jagód na nieśmiertelność, prawda, bo była niesamowita zaraza, to bardzo mi się podobał taki jeden mem, który krążył w internecie, gdzie ktoś napisał, wczoraj podbijaliśmy kosmos, dzisiaj uczymy się myć ręce, no nie? Bo niestety takie żałosne paranoje były, że włączasz telewizję TVP, TVN, a tam pokazują specjalista. Specjalista, słuchaj. Ja już koń 50-letni jestem, a tu patrzę, specjalista Od mycia rąk. jak myć ręce. Ja se myślę, Jak ja kichać, jak kaszleć jeszcze, bo to tak. też było. I jeszcze wiesz, no, i jeszcze po prostu ja patrzę na to i się zastanawiam, jaką garę on dostał za to, że on jest specjalistą z tak wąskiego zakresu, wiesz, nie? Zygi, muszę cię upomnieć, nie zakaszlałeś poprawnie. Kaszla się tak, No. a nie w rękę, bo później te bakterie możesz wejść. Tak, Dobrze, to i był wiesz, żarcik sytuacyjny, przepraszam. i dlatego ja wam powiem coś takiego, patrząc na to, co ty Zygi powiedziałeś właśnie, to mi się właśnie kojarzy to, co my kiedyś tam na uboczu sobie rozmawialiśmy, że gdzie my gadamy o pójście w kosmos, jak my dalej siedzimy w piaskownicy. My dalej Dobrze. kompletnie siedzimy w piaskownicy. Dobrze, słyszałem taką opinię i to był taki fajny film, który ja tak a propos bardzo lubię. Polskie tłumaczenie to była Ale jazda, a angielskie tłumaczenie to był Interstate 60. Bardzo mi się podobał ten film. To jest chyba film sprzed ponad 20 lat i pamiętam,
Tamten główny bohater, który podróżował, wziął jako na autostopa, jako autostopowicza, wziął takiego faceta, który go tam wynajął, płacił mu. I tamten facet mu powiedział coś takiego: my jako ludzie zawsze szukamy nowych frontier. To po angielsku to jest takich nowych Wyzwań. początków, wyzwań. To nawet nie tyle wyzwań. On to później określił w ten sposób, że zwróć uwagę, jak Europa zaczęła się dusić w swoim własnym sosie, to co zrobiono? Odkryto Amerykę. Zorganizowano ogromną podróż, tak, wyprawę tam, no i przeniesiono te wszystkie problemy, które Europa miała, przeniesiono na kontynent północnoamerykański. Wszyscy wiemy dzisiaj, co się tam stało, co się wydarzyło. Wszyscy wiemy, że okupione to było gigantyczną ilością ofiar w ludziach, nie mówiąc już o ofiarach na zwierzętach. Wybito setki tysięcy bizonów, setki tysięcy różnych zwierząt, które tam sobie po prostu kiedyś żyły. No i teraz zmierzam do tego, że wygląda na to, że my jako ludzkość stoimy teraz przed takim samym wyzwaniem, jeśli chodzi o ten globalny konflikt, który w jakiś sposób się tli, i ja tutaj pomijam tam opinię tych ekspertów, czy moją własną nawet, ale wygląda na to, że coś się tli. I teraz zastanawiam się, czy my też nie uciekamy, albo nie staramy się uciec właśnie w kosmos, po to, żeby uniknąć tych problemów, tego piwa, które naważyliśmy tutaj. I teraz zastanawiam się również, czy nie jest już za późno, żeby debatować na ten temat, czy my jesteśmy gotowi, czy nie. Czy to się już odbywa? Pamiętasz, Zygi, my tam w tych naszych odcinkach o Marsie już rozmawialiśmy na ten temat. I teraz zadaję wam pytanie, jak myślicie, czy my mamy czas jeszcze na to, żeby przygotować się do tego, do tych kontaktów dyplomatycznych? Może od kogo zaczynamy? Kto chce się wypowiedzieć? Zygi. Zygi, proszę bardzo, chcesz? Proszę. Proszę bardzo. To jest dobrze postawione pytanie, Sławku. Bardzo Ci za to dziękuję, bo problem nie ucieknie sam, on nie odejdzie. Ludzie mają taką naturę, że jeśli coś mogą zrobić, to zrobią, a czemu? Bo mogą. Dokładnie. Jeśli możemy już rozwalić atom, to rozwalimy. Tak. Nie patrzymy na Nieważne, to, czy jest jakie. nam to potrzebne, czy nie, po prostu to zrobimy, bo możemy, tak. To rozwalimy. Więc gdyby patrzeć na to od strony możliwości technicznych i takich cywilizacyjnych, to tak. To powiem, że wiem, że możemy to zrobić i wiem, że to robimy. To znaczy wiem. Wiem nie dlatego, że mam książkę na ten temat i przeczytałem właśnie, że już tam jesteśmy, ale wiem, bo to czuję, że tam jest część naszej cywilizacji. Zygi, ja dodam tutaj, Natomiast, ale że. jeśli mi pozwolisz dokończyć moją myśl. Oczywiście. Natomiast i uważam, że nie zostaniemy wypuszczeni poza opłotki. Rozumiem. Mam tego głębokie przekonanie, głęboką świadomość, bo też prawdopodobnie, a z dużym prawdopodobieństwem, wszystkie te cywilizacje, które są na zewnątrz tam, są cywilizacjami albo na poziomie większym od naszego poziomu, albo znacznie większym od naszego poziomu i po prostu nie pozwolą nam na brykanie poza tym ogródkiem, w którym dzisiaj jesteśmy. Ja chciałem tutaj tylko dodać na temat tego, co mówisz, że to czujesz. Ben Rich, i to jest dyrektor, były dyrektor korporacji Lockheed Martin. Wiadomo, oni tam wytwarzają gigantyczną ilość broni, ale oni mają też tam departament do spraw właśnie i lotów kosmicznych, i rozwoju technologii kosmicznej. Ben Rich powiedział, i to powiedział już ponad 10 lat temu o tym, teraz mogę z czystym sercem powiedzieć, że mamy technologię po to, żeby wysłać kosmitów do domu. I powiedział to pół żartem, pół serio, ale ja tutaj tylko chciałem potwierdzić to, co ty mówisz, że coś takiego już zostało wypowiedziane publicznie. I to publicznie zostało wypowiedziane nie przez faceta z pierwszej łapanki, powiem to kolokwialnie, ale przez kogoś, kto wie, co mówi.
I z tego też powodu, skoro ktoś taki wysunął takie stwierdzenie, ja nie sądzę, żeby to było na żarty, to po pierwsze tak, my jesteśmy odwiedzani przez tych kosmitów, my chcemy ich wysłać do domu. Jeżeli chcemy ich wysłać do domu, to dlaczego? Dlatego, że zaleźli nam za skórę? Dlatego, że nam mrużną tutaj w jakiś sposób? Dlatego, że nie pozwalają nam się rozwijać albo może z innych powodów? To jest druga sprawa. A trzecia sprawa, mamy technologię, dzięki której my ich wyślemy do tego domu. I na takie rzeczy trzeba tutaj zwracać uwagę. To tylko tak na marginesie chciałem powiedzieć, bo to jest tutaj bardzo ważne. Bardzo groźne stwierdzenie tego człowieka. Groźne, tak, tak, bo to dokładnie tak jak powiedziałeś, to brzmi niemalże jak groźba. Ale jednocześnie powiem wam śmieszne, bo to też brzmi jak zachowanie takiego starszego smarkacza w piaskownicy, który mówi, no kurde, to ja już mam taką łopatkę, że teraz wygonię tych, co nie lubię tu z tej piaskownicy, nie? Dokładnie. Albo ukradnę komuś, bo to wiesz, w naszym wydaniu. Słuchajcie, to nie, u nas w naszej cywilizacji brak jest szacunku. Szacunku do innego życia, do innych stworzeń, do, ja już nie mówię o innych cywilizacjach, ale do wszystkiego, co nas otacza. Ale to się przeniesie na inne cywilizacje, bo jeżeli my nie mamy szacunku do siebie i do innych stworzeń, no to niestety. Arturze? A ja bym chciał się przenieść w głąb tej piaskownicy, bo ja mam takie wrażenie, wiecie, że to tak jak jest, jak ktoś kiedyś powiedział, że przede wszystkim to, co ty, Sławku, powiedziałeś o tym, kiedy zaczął się już Bigos robić w Europie, to przeszli, załóżmy, do Stanów, i teraz tak idziemy dalej, żeby tą kupę przetoczyć. Ktoś kiedyś mądry powiedział, że każdy z nas w życiu jest żuczkiem i każdy ma tą kupę, kulę kupy i tak ją toczy. Jeden ma tą kulę większą, drugi ma tą mniejszą kulę z tymi swoimi prywatnymi problemami, zależy jaką ją sobie utoczył, no nie? Ogólnie, ale do czego zmierzam? Zmierzam do czegoś takiego, że tak jak ktoś kiedyś powiedział, że w nas są dwa te wilki, jeden dobry, drugi zły, i zawsze się kłócą, pytanie, który zwycięży i wtedy możemy stwierdzić, czy jesteśmy człowiekiem dobrym, czy złym. Kiedyś, kiedy miałem naprawdę bardzo ciężko w życiu, to mój brat powiedział mi taką rzecz, świat mi się walił w ogóle na głowie i tak dalej, ale mi brat powiedział taką rzecz, że wiesz co, w życiu możesz uciekać od wielu spraw, możesz uciekać od złej pracy, możesz uciekać od złych ludzi, ale nigdy nie uciekniesz przed samym sobą, no nie? I to jest właśnie ta istota sprawy, gdzie Europa z tego Bigosu przepycha gdzieś dalej, żeby uciekać dalej, a te problemy po prostu nie uciekają, tylko one się przenoszą dalej po prostu. Bo bądźmy realistami, do Stanów Zjednoczonych nie pojechali jacyś profesorowie zakładać uniwersytety, tylko pojechała banda kryminalistów, poszukiwaczy złota i rzezimieszków. No i taka prawda jest po prostu ogólnie. I oni tworzyli tak samo jak Australię tworzyli ci, którzy tam siedzieli, a to była karna kolonia Wielkiej Brytanii, no nie, no dokładnie. Też wiemy o tym. No i tak to ogólnie wygląda. I teraz wracając też, coś takiego, to jest ta pierwsza rzecz, dlaczego to jest przepychane, a teraz czy jesteśmy gotowi? I ja dalej siedzę w tej piaskownicy i tak sobie myślę, że my ogólnie nie za bardzo jesteśmy gotowi, dlatego to też jest związane z wieloma naszymi takimi uprzedzeniami i uprzedzeniami umysłu, o tym, o czym rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach, o tym hermetyzmie. Często się mówi, że ktoś jest hermetycznie zamknięty, prawda? Tak naprawdę pytanie, dlaczego my mielibyśmy kogoś wysyłać z powrotem do siebie? Bo ktoś nam przeszkadza, tak? Właśnie o to chodzi. Bo tak? My mamy pewne struktury. Bo to jest to, co ty, Zygi, powiedziałeś, że starszy kolega z łopatką siedzi w piaskownicy. Wiesz, to jest coś takiego, jakby na przykład ktoś wszedł do tej piaskownicy i powiedział, a pobaw się ze mną, a ten mówi, a ja nie chcę, nie będę się z tobą bawił. Nie będę, bo być może nie potrafię się bawić z tobą, nie? Mhm. To jest też ta sama sytuacja, co mi się zawsze bardzo często kojarzy, jak ludzie mają swoje struktury i są w tych strukturach bardzo wygodni. I na przykład zwróćcie uwagę na coś takiego. Wyobraźcie sobie, że jest potężne wysypisko śmieci. I na tym wysypisku śmieci siedzi człowiek. A ty do tego człowieka widzisz, że on jest smutny, podchodzisz i mówisz do niego, słuchaj, wiesz co, chodź, pokażę ci wspaniałe, piękne miasto. A on ci powie, nie, ale nie, wiesz co, ja nie będę nigdzie szedł, ja tutaj fajnie się czuję, daj mi spokój, nie? Ale patrz, tam dalej, jest tam bardzo fajne, za rogiem wyjdziemy, zobaczysz całkowicie inny świat, no nie? Nie, ja się tutaj dobrze czuję, ja nie chcę zmieniać, ja nie chcę zmian, tak? I
To jest właśnie ta sytuacja. Po co my mielibyśmy kogokolwiek wysyłać gdzieś w kosmos? Po to, bo on burzy nasze struktury. Albo on obnaża, kim jesteśmy, tak? Ja bardzo często, nawet w tych rozmowach na temat tych smaczków z historii Kościoła, to co tobie, Zygi, powiedziałem parę razy na naszych spotkaniach, że tak naprawdę jakby Chrystus dzisiaj przyszedł na ziemię i by powiedział jedno czy drugie, to ja jestem więcej niż pewny, że polski episkopat by go pierwszy ukrzyżował. I taka prawda by była, bo by przyszedł i by obnażył, by pokazał, co jest grane, tak? Że nie o to chodziło, ej, come on, to nie o to chodzi, chłopcy. No dobrze. Czyli reasumując, nie jesteśmy gotowi. Czy mamy na to wpływ? To jest następne moje pytanie. I ja najpierw przedstawię swoją opinię, a później przejdę, Zygi, do ciebie, dobrze? Czy mamy na to wpływ? Wygląda na to, że my jako ludzie mamy bardzo niewielki wpływ na to, czy my wylecimy w ten kosmos, czy nie, dlatego że wszystko wskazuje na to, nie wszystko, bardzo wiele wskazuje na to, że my w ten kosmos latamy i to bardzo, bardzo daleko, zresztą to są oficjalne dane, że na pewno wysyłamy sondy kosmiczne, nie wiadomo, czy wysyłamy ludzi, ale wiele wskazuje na to, że wysyłamy tych ludzi. To, o czym mówiła Laura Eisenhower, to, o czym mówił Corey Goody, czy Vlad Tereziński, czy o czym mówiliśmy w filmie z tobą, Zygi, jeśli chodzi o podczas omawiania Marsa. I teraz tak, czy my mamy na to wpływ? Ja uważam, że nie. Czy możemy to powstrzymać? Ja uważam też, że nie. Czyli w takim razie, co my ludzie moglibyśmy zrobić tutaj, żeby się przygotować na to? Co moglibyśmy zrobić, żeby się przygotować na te kontakty pozaziemskie? Zygi, proszę cię bardzo. Ale wiesz, zadałeś mi pytanie, ale postawiłeś pewne tezy, więc ja się odniosę do tych tez, pozwolisz? Proszę bardzo. Oczywiście. Po pierwsze, uważam, że to wyjście w kosmos, które my dziś omawiamy jako trochę jako teorie, które nie są potwierdzone, no bo są głęboko ukryte, to jest dalej nasza piaskownica. To, że prawdopodobnie jesteśmy na Marsie, czy nawet na Saturnie, albo na jego księżycach, to jest dalej nasza piaskownica, tylko wiesz, te granice są trochę dalej, tak? Ja myślę o takim głębokim wyjściu do innych cywilizacji, które są znacznie dalej, i nie myślę o takim wyjściu, jakie my rozumiemy ludzie, że wsiadamy w rakietę, która jest napełniona paliwem kosmicznym i sobie lecimy, bo to nie jest tędy droga. To są zupełnie inne technologie, do których nie będziemy mieć dostępu, dopóki my sami się nie zmienimy. I teraz, jeśli pozwolicie, krótko, naprawdę krótko powiem, jaki jest mój tok myślenia. Wyjście w kosmos, daleki kosmos, do innych cywilizacji nie odbywa się poprzez technologię taką, jaką znamy. Aby znaleźć się w innych przestrzeniach, musisz zmienić swoją częstotliwość. Kiedy zauważamy, że przylatują tutaj, czy spotkaliśmy się nawet z takimi obiektami, to widzimy, że dzieje się coś dziwnego, dlatego że coś wokół nas się zmienia w przestrzeni. Moim zdaniem to właśnie poprzez dostosowanie się ich częstotliwości do naszej mają szansę się tutaj pojawić. Oni muszą tą częstotliwość obniżyć. My musielibyśmy ją podwyższyć. I teraz jakby odpowiadając na twoje pytanie, czy w ogóle jesteśmy w stanie, ja twierdzę tak, wszystko jest w naszych rękach, ale nie poprzez technologię taką, jaką znamy, tylko poprzez zmianę nas samych. Inaczej mówiąc, jeśli my zrozumiemy, kim jesteśmy, po co tu jesteśmy, jeśli uzyskamy taką pełne przekonanie o tym, że musimy szanować każde inne życie, szacunek do samego siebie, to zmieniamy jednocześnie swoją własną częstotliwość. Bądź dobrym człowiekiem, bądź dobrym dla każdej innej istoty. Zmieniasz swoją częstotliwość. Nagle zaczynasz zauważać, że ta piaskownica jest większa. Hej, że tam są inni ludzie, podobni do ciebie, którzy reagują podobnie jak ty. Więc moim zdaniem wyjście w kosmos jest możliwe poprzez zmianę nas samych. Dobrze, to teraz drugie pytanie, czy jest prawdopodobne. Nie będę nawet już wchodził na to. Arturze, proszę cię bardzo, teraz ty.
Czy jest, uważasz, że jest możliwe, czy uważasz, że my ludzie mamy na to szansę? Przygotowanie się, ja tu powtórzę pytanie, przygotowanie się na te interakcje dyplomatyczne z cywilizacjami pozaziemskimi. Mi się wydaje, że to jest po prostu inaczej niż my w ogóle myślimy. Dlatego, że my opieramy się cały czas na gdybologii. Istnieje bardzo duży problem, żeby zdefiniować, czym tak naprawdę jest UFO, tak? Istnieją bardzo duże problemy, które są, żeby stwierdzić, faktycznie naukowo udowodnić, że to UFO istnieje, tak? A z drugiej strony mamy sytuację, że my mielibyśmy się wziąć, przygotować na coś. W moim pojęciu można by się przygotować na przybyszy z innego wymiaru. Tylko to, co to jest, oznacza inny wymiar tak naprawdę, tak? Bo istnieje życie poza tym życiem, które my mamy, tak? Istnieje też inne życie. No najprostszy przykład to jest taki, jak właśnie ktoś będzie twierdził, że jest ateistą i nie będzie wierzył w życie po śmierci, na przykład, albo coś takiego. I bardzo fajny jest taki właśnie rysunek, gdzie matka jest w ciąży, jest dwójka bliźniaków w brzuchu i ten jeden mówi do drugiego, ty wiesz, że tam dalej jest inne życie, a ten drugi mówi, a daj mi spokój, ja jestem ateistą. No nie? I to jest, wiecie, i to coś z tego jest. Na przykład, kiedy my byliśmy w brzuchu, nam się wydawało, że, a w ogóle nie wydawało nam się, bo nie myśleliśmy wtedy jeszcze, ale że no, nikt by nie przypuszczał, że jakieś inne życie jest, tak? Dopiero kiedy wychodzimy, jesteśmy w tym innym życiu. A po śmierci istnieje też inne życie, tak? Istnieje inny wymiar życia, tak bym to nazwał, no nie? I teraz kwestia... Coś z tego jest, ja ci tak powiem, Zygi, jak ja tak ciebie przysłuchuję się, coś z tego jest, że to nie siła jest w sprzęcie, nie siła jest w rakietach, w technologii, w czymś takim, ale w kwestiach tych wibracji, w kwestiach tego porozumiewania się z tym innym życiem, tak? Można się porozumiewać na płaszczyźnie wiary, ale ktoś może być, nie wiem, niewierzący i się na innych płaszczyznach będzie porozumiewał, prawda? Bo też taka prawdopodobieństwo istnieje, ale na płaszczyznach wiary można się też z życiem innym kontaktować, z czymś, co jest gdzieś tam w innym wymiarze, kompletnie w innym wymiarze, dla nas na przykład też nieznanym. Dużo rzeczy zależy od nas. Bo tak naprawdę to też jest taki temat przewodni tego, co tak naprawdę nam przyświeca od tych czterech naszych spotkań, tak? Że to od nas zależy, to w nas jest siła i to my możemy. Tylko pytanie, czy ja wierzę w to, że ja mogę, czy ja znam moją wartość i ja wiem, że coś mogę. To, co kiedyś mówił Mickiewicz kiedyś powiedział takie słowa, że wszystko moglibyśmy mieć, gdybyśmy tylko chcieli chcieć. Prawda? Tak, święte słowa. No bo tak jest. I to jest prawda. Ja tutaj troszeczkę może tak delikatnie odbiegłem od tego, bo ktoś by pomyślał, że ja tu zaraz wam przekażę receptę, jak spotkać się z ufolutkami, tak? Natomiast... Nie, natomiast takie było pytanie, także nie. O cywilizacji z innego wymiaru albo o istotach z innego wymiaru i to ma bardzo, bardzo szeroki zakres, tak? Ale wiesz, Sławek postawił bardzo fajnie te pytanie, bo dyplomacja, bo tu jakby kluczem jest... Dokładnie. I ja, jeśli pozwolicie, puszczę wodze fantazji, zajmie mi to 4 minuty. Proszę bardzo, ja sobie skomentuję. Ja sobie wyobrażam to tak, że nagle ludzie, słuchając takich ludzi jak Sławek, jak Artur, może jak mnie, dochodzą do wniosku, że kurczę, naprawdę, kurde, to ja też bym chciał spotkać się z tymi innymi. Robię wszystko, co w mojej mocy, tak? Staram się być lepszym człowiekiem, nikogo nie oceniam, nie osądzam. Nikogo nie ograniczam w niczym, jestem w zgodzie z sobą, po prostu jestem lepszym człowiekiem. I nagle, bum, to co mówi Artur, cholewcia, znalazłem się w innym wymiarze. No musisz się znaleźć w innym wymiarze, skoro już jesteś innym człowiekiem, jesteś na to gotowy. I nagle wokół ciebie pojawiają się istoty, które mówią, no nareszcie, nie, kurczę, dorosłeś, wyjdź z tej piaskownicy, cześć, jak się masz? To będzie prosta dyplomacja. To nie będzie dyplomacja typu, no dobra, to teraz się omawiamy, to my nie wysyłamy wam naszych bomb,
ale wy nam dajcie za to jakieś tam nowe technologie. Nie, to jest dalej piaskownica. Taki pogląd. Więc ja puszczam wozy fantazji, może jestem tylko marzycielem, ale z tym zostanę. Zygi, od marzeń wszystko się zaczyna. Nasze marzenia się urzeczywistniają i dlatego człowiek bez marzeń, ja uważam, jest człowiekiem bez celu i człowiekiem, który jest skazany na porażkę. Ja tak uważam. Ci, którzy potrafią marzyć, oznacza, to moim zdaniem, powtarzam znowu, to oznacza, że ci ludzie mają przyszłość, dlatego że w moim życiu wiele marzeń, których mi się śniło, ale które nie uważałem, że mogą się urzeczywistnić, urzeczywistniło się. No i dlatego po prostu w żadnym wypadku nie oceniam, w żadnym wypadku nie krytykuję. Ja uważam, że to jest bardzo piękne, co powiedziałeś. Ja chciałem tylko skomentować tutaj wasze wypowiedzi odnośnie tego, że wygląda na to, ja znowu tutaj muszę dodać coś, co może nie będzie w smak większości ludzi. Wygląda na to, znowu z doniesień innych, że istnieje pewna grupa ludzi i są to te tak zwane tajne programy kosmiczne, które no niestety uszyły nam buty i wyrobiły nam opinię już w tym naszym kosmicznym środowisku. Ja tylko mam nadzieję na to, że te istoty, te cywilizacje, które spotkały się z tą najbardziej agresywną frakcją naszej cywilizacji, mają na tyle rozumu w głowie, że zdają sobie sprawę, że ludzie, którzy żyją tutaj na Ziemi, którzy nie są świadomi tego, co się dzieje tam gdzieś daleko, daleko w naszej galaktyce, no dadzą nam drugą szansę, bo my jak się zmienimy, będziemy musieli pewne rzeczy odkręcać. Ja powiem szczerze, ja tak to widzę. Ja uważam, że nasz wylot w kosmos jest jak najbardziej możliwy i nawiązanie stosunków dyplomatycznych jak najbardziej jest możliwe. Wybranie tych, którzy będą nas reprezentowali, moim zdaniem, tutaj się nie gniewajcie, ale jest poza naszym zasięgiem, dlatego że ci ludzie już zostali wybrani i ci ludzie już negocjują jakieś tam warunki i już nawiązują jakieś tam dyplomatyczne po prostu stosunki z innymi cywilizacjami. Takie jest moje zdanie. No dobrze. Słuchajcie, zasada na zakończenie, powiem jedną rzecz, bo zasada jest bardzo prosta. Jak mamy żyć, to zasada jest bardzo prosta, bo kiedy się, Zygi, rodziłeś, wszyscy się śmiali, tylko ty płakałeś. Żyj tak, że kiedy będziesz umierał, gdy wszyscy będą płakać, żebyś ty był uśmiechnięty. Czyli odnosisz to do tego, żebyśmy wtedy, kiedy my będziemy... Nie, chodzi mi o to, żeby człowiek po prostu faktycznie żył tak, że na końcu swojego życia powiedział, że faktycznie przeżyłem dobrze moje życie i nie straciłem. Jestem szczęśliwy. Tak to jest to, co ty, Zygi, powiedziałeś, że ta rozmowa z kontaktem będzie całkowicie inna, bo jak wyjdziesz z piaskownicy, prosta, to usłyszysz, czekaliśmy na ciebie. Tak, ale wiecie ja co, nadzieję, bo chyba zamykamy temat i przejdziemy do kolejnego, prawda? Wiecie co, ja mam tutaj jeszcze kilka takich kwestii, o których możemy mówić, a o których nie możemy, bo ja chciałem tutaj porozmawiać. Ale Sławku, ja chciałbym podsumować ten temat, jeśli pozwolisz. Proszę bardzo. To się też wiąże, ale okej, proszę bardzo. Aha, dokończ. Ja chciałem tutaj porozmawiać jeszcze, jeżeli nawiązalibyśmy, jeżeli, na co musimy zwrócić uwagę, dlatego że są tutaj pewne aspekty naszego życia, które no na pewno, ale na pewno się zmienią i to mogą zmienić się w taki sposób, który może doprowadzić do zniszczenia na przykład struktur społecznych. Ja mam tutaj na myśli religię, mam tutaj na myśli politykę, system finansowy, mam tutaj na myśli nawet edukację, dlatego że i ona będzie musiała się zmienić, dlatego że no, istnieją przesłanki. Kolejny temat na kolejną audycję, Sławku. Tak, wiesz, tak, ale na przykład nawet nasza nauka, to o czym mówiliśmy w poprzedniej części, to jest też gnoza, ale bardzo często ta nasza nauka, którą my teraz, na której się opieramy, ona przypomina religię, dlatego że naukowcy nie wiedzą tego, naukowcy nie wiedzą tamtego, naukowcy nie wiedzą bardzo wiele rzeczy, ale są przekonani, że tak to się odbywa. No i wiecie.
I teraz w związku z tym, no ja nie wiem, czy chcemy mówić na ten temat, polityka, jak zmieniłaby się polityka, jak zmieniłyby się religie, jak zmieniłby się system finansowy, czy chcemy to zostawić na następny odcinek, dlatego że to są... To jest kolosalny temat. Dobrze, w takim razie kończymy ten temat. Ale bardzo chętnie, Sławku, podejmuję się. A ty, Artur? Oczywiście. No. Artur, to, ja to jeśli mi, widzę, żebyś rozmawiał na temat religii. Przygotuj się, bo mówię ci, będziemy tutaj zadawali pytanie, zastanów się, w jaki sposób mogą zmienić się struktury społeczne, w których religia pełni bardzo ważną rolę. To bez względu na to alternatywne, wszystkie te alternatywne społeczeństwa, które od religii odchodzą, ale no niestety, ale znaczna większość społeczności i to nie tylko naszych tutaj, na całym świecie jest oparta, jest zanurzona w religiach. Mhm. Zastanów się. Mhm. Proszę cię bardzo, Dygi, zacząłeś mówić. Ja chciałbym podsumować tą część tego dzisiejszego spotkania w taki sposób, oto, że oczywiście to jest moje własne przekonanie, ale mam takie głębokie przekonanie co najmniej od 4 lat, a szczególnie uwidoczniło się to w czasach celebrytki, że nasza cywilizacja dzieli się na 2 odłamy, bardzo widoczne w tej chwili. Jeden odłam, który chce przejść do przodu poprzez technologię, a drugi odłam, który chce przejść do przodu poprzez zmianę swojej świadomości. I nie mówię w tej chwili o New Age, wiecie, o tych wszystkich channelingach, o tej otoczce całej, to jest coś głębszego, na głębszym poziomie. Więc gdybyśmy mieli wyjść w kosmos albo nie wyjść w kosmos, to te nasze chęci będą wiodły właśnie poprzez te dwa odłamy cywilizacyjne. Jedni będą chcieli wyjść rakietami poprzez technologię, a drudzy będą chcieli wyjść poprzez zmiany samych siebie. Uważam, że i jedno, i drugie będzie do pewnego stopnia możliwe, aczkolwiek ci drudzy będą mieli większe szanse na wyjście tam, gdzie chcą, a ci pierwsi tylko tam, gdzie ich wpuszczą. Tam, gdzie ich technologia zaprowadzi, tak? Tam, gdzie im technologia na to pozwoli. No, to się zgadza. Tylko, że pamiętaj, że nawet i ci ludzie, którzy się zmienią tutaj w sercu i w duszy, oni też będą potrzebowali jakiejś technologii, nie? Tylko, że wiadomo, że nie będą polegali na niej aż tak bardzo. Widzisz, to jest kluczowe, bo albo na czele postawimy technologię, a za tym wszystko inne, albo na czele postawimy siebie i naszą świadomość, a technologia tylko będzie narzędziem. To jest najzdrowsze podejście, oczywiście. Mhm. Arturze, chcesz jeszcze skomentować? No, ja akurat tutaj nie ma za specjalnych wniosków nie wyciągnę. Dobrze, to może ja jeszcze na zakończenie dodam też pewne rzeczy, te, które przychodzą mi na myśl. Ja pamiętam, że rozmawiałem bardzo dużo na ten temat z pewnymi osobami. Również pamiętam i na tym uniwersytecie doktora Sali przerabialiśmy pewne rzeczy. Jeżeli chcielibyśmy nawiązać te kontakty dyplomatyczne z cywilizacjami pozaziemskimi, musielibyśmy dostosować praktycznie każdy aspekt naszego życia, od prawa, poprzez finanse, poprzez wymianę informacji, wymianę wiedzy, na pewno militaria, na jakich zasadach to się odbywa, no i wiele innych, i religie na pewno. To jest to, Arturze, o czym my rozmawialiśmy chyba w pierwszej albo drugiej części, jak nagrywaliśmy. Ja przedstawiłem taką książkę Exo Watykana. Tam jest napisane, jest to ciekawa książka, ale jest ciężka, ale jest ciekawa. Tam Balducci, Monsignor Balducci, on wypowiadał się już w latach 90. Na antenie włoskiej telewizji, to było chyba Rai Uno, jeśli się nie mylę. I on mówił, że Watykan jest świadom tego, że istnieją te zjawiska anomalne, które mogą świadczyć i bardzo prawdopodobne, że świadczą właśnie o tym, że istnieje jakieś życie pozaziemskie, z którym wcześniej czy później my będziemy musieli nawiązać jakieś tam stosunki dyplomatyczne. Wtedy, kiedy on mówił, że no, w przeciągu następnych 10 lat. Oczywiście to się nie stało, albo stało się, a my o tym nie wiemy. I jest to też przed nami ukrywane w jakiś sposób. W każdym razie ja tylko chciałem tutaj powiedzieć, że Watykan już przygotowuje się do tego.
I to nie jest coś takiego, co jest powiedziane przez kogoś, ktoś, kto uprawia gdybologię, tak jak ty mówisz, Artur, tylko to było powiedziane już przez ludzi, którzy, no po prostu naukowców z tego watykańskiego obserwatorium astronomicznego. Dlatego też ja uważam, że my zostaniemy postawieni troszeczkę przed faktem dokonanym, i nam się po prostu tylko oznajmi w taki sposób, że do czegoś takiego już doszło, ale to będzie też drugie dno. I ja myślę, że to będzie też ważne, żeby to omówić, i to chyba w następnym odcinku, wtedy, kiedy będziemy omawiali właśnie to doniesienie od tego ARO z Pentagonu, który twierdzi, że... A to w tym odcinku nie omawiamy ARO? Możemy omówić, ale my już rozmawiamy chyba znowu tak, około 50 minut, tak, czy nie? 40 minut za nami, ale powiedzieliśmy widzą, nie, że w tym odcinku będziemy... Proszę? Możemy zacząć kwestię ARO. Proszę bardzo, możemy zacząć. Dobrze, w takim razie to była moja opinia. Przejdźmy teraz do tego, co jest no, taką świeżynką, dlatego którego dzisiaj mamy 16, tak? 16 mamy 16, marca. Tak. Tak, dosłownie chyba tydzień temu Pentagon opublikował raport, który mówi o tym, że zgodnie z badaniami Pentagonu oni nie natrafili na żadne dowody, które świadczyłyby o tym, że te niezidentyfikowane zjawiska anomalne mają związek z cywilizacjami pozaziemskimi. Nie ma na to żadnych dowodów. Dla mnie to jest po prostu, ja nie wiem, czy śmiać się, czy płakać, ale no rzeczywiście namacalnych dowodów nie ma, jednakże zeznania świadków, tak jak ty, Arturze, mówiłeś, przez sąd czasami są uznawane, czasami nie są uznawane. W tym wypadku niestety, ale wygląda na to, że nikt nie uznaje zeznań świadków, naukowców, którzy byli w to zaangażowani. Nie wiem, czy chcecie panowie skomentować coś na ten temat, czy chcecie powiedzieć. Mhm. Ja powiem tylko jedną rzecz, bo w tym oficjalnym raporcie padły słowa, które tradycyjnie nic nie mówią, ogólnie rzecz biorąc. Bo w tym raporcie oficjalnie, jak sobie go przetłumaczymy na język polski, to są takie słowa, że nie ma żadnych aktualnych oficjalnych doniesień, które potwierdziłyby lub obaliłyby istnienie istot pozaziemskich, tak? Więc nie ma czegoś, co potwierdza, ale nie ma też czegoś, co obala, czyli po prostu, krótko mówiąc, nie wiemy. Tak? Albo nie chcemy powiedzieć. Albo nie chcemy powiedzieć. Bo, słuchajcie, uważajcie na słowa, nie? Bo nie ma żadnych namacalnych dowodów. Wszystkie te trzy słowa mają swoje znaczenie. Oczywiście. Tak, bo popatrzcie, przecież nawet jeśli byś ty dzisiaj, Sławku, miał w ręku kawałek statku kosmicznego z panelem sterującym, masz go w ręku, nie? To nie będzie dowodem. Zawsze go można podważyć. A wiecie, co jest najśmieszniejsze w tym wszystkim? Że to Pentagon, może nie Pentagon, ale te wszystkie prywatne korporacje, które zajmują się tymi sprawami, one położyły łapy na tych wszystkich dowodach. One mają te dowody. I dlatego Pentagon jest uprawniony, żeby powiedzieć, że my nie mamy. Tak, i oni teoretycznie... Nie mamy, ale ktoś inny może ma. Tak, nie, teoretycznie oni nie kłamią, oni mówią prawdę, bo oni nie mają, oni nie spotkali się z tymi dowodami, oni nie mieli dostępu do tych dowodów, czy nie mieli dostępu, to jest akurat, to by było kłamstwo, dlatego że na pewno mieli dostęp i o tym mówią właśnie ci przedstawiciele nauki, którzy byli zaangażowani w rozwój tej technologii. W każdym razie mówi się coś takiego, że oni nie spotkali się z tym, żeby to pochodziło od cywilizacji pozaziemskiej. I teraz, czekaj Zegi, tylko dokończę i już ci oddaję głos. I technicznie, teoretycznie to też jest prawdą, bo jeżeli dana korporacja pokazuje mi, popatrz się, ja mam latający spodek, a skąd go macie, a tego nie powiemy, no to w takim razie ja na podstawie tego, ja nie mogę wyciągać wniosku, że ten latający spodek pochodzi z Marsa albo z jakiejś innej galaktyki Andromedy, czy nie wiadomo skąd, prawda?
Także teoretycznie oni też tutaj, wiecie, nie kłamią. I tutaj trzeba pamiętać o tym, żeby tutaj może troszeczkę rozdzielać włos na czworo, żeby zastanawiać się naprawdę bardzo mocno nad słowami, jakie są tutaj używane. Proszę cię bardzo, Zygi. Ja wam podam przykład, jak się manipuluje właśnie takimi tekstami, na przykładzie tego, co dzieje się dzisiaj z migracją w Stanach Zjednoczonych. Na podstawie pewnego zdania mówi się, że w tej chwili, w tym roku przekroczyło, przepraszam, w ciągu roku przekroczyło 10 milionów nielegalnych imigrantów granicę Stanów Zjednoczonych. Na podstawie jakiego zdania? Otóż spotkaliśmy 10 milionów nielegalnych imigrantów. Wniosek fałszywy, że przeszło 10 milionów. Prawdziwy, spotkaliśmy. Niektórzy z nich mogli być od 20 lat już tutaj, prawda? Nie, po prostu przeszli, ale ich nie spotkali, bo za mało mamy oficerów na granicy, żeby wszystkich wyłapać. Proste. Rozumiem. Więc to jest gra słów i tu też została użyta taka gra słów, żeby podać komunikat, który tak naprawdę nic nie mówi. No dokładnie, ale to jest dokładnie to, o czym mówiliśmy. Pamiętacie kilka miesięcy temu, każdy był taki podekscytowany, David Grusz tam wyszedł z tymi informacjami w lipcu zeszłego roku, niedługo będzie już prawie rok, no, 9 miesięcy jest tam, niedługo będzie prawie rok, jak już te informacje wyszły, co z tego miało wyjść? Ludzie sobie wiele obiecywali. Ja pamiętam, jak mówiłem, tak studziłem troszeczkę zapały i te emocje, no darujcie sobie, dlatego że to nie pierwszy raz. Byli lepsi niż David Grusz. Ja tutaj mam na myśli doktora Greera, który wyszedł z informacjami w 2001 roku, które miały rzucić na kolana całą ludzkość. Co się okazało? Zostało wszystko zamiecione pod dywan. I tutaj ja nie spodziewałbym się czegoś większego, nie spodziewałbym się naprawdę żadnego większego przełomu, z tym, że to może być gra też na czas i na to, żeby przygotować grunt pod to, co tak naprawdę ma się wydarzyć. Ja ponownie tutaj powtórzę to, co powtarzałem wielokrotnie. Doktor Sala, dzisiaj mamy 16, dokładnie to jest on dzisiejsze wydanie dzisiaj u niego na Rumble. On mówi coś takiego, że no przygotowuje się jakaś tam jakieś wydarzenie fałszywej flagi. I to z udziałem właśnie sił kosmicznych. On stwierdza coś takiego, że zresztą stwierdza, on tylko przedstawia fakty, informacje, że tak naprawdę na siły kosmiczne teraz dysponują budżetem o 20% większym niż NASA. O czym to nam mówi? Mówi to nam o tym, że te siły są rozbudowywane. Dlaczego? Jeżeli są to siły kosmiczne, jeżeli jest to armia kosmiczna, musi istnieć tam jakieś zagrożenie. Albo zagrożenie. Nie, mamy więcej łopatek po prostu w piaskownicy. Być może mamy więcej łopatek, ale ja uważam, że na to trzeba zwracać uwagę, dlatego że jeżeli rozbudowuje się tą armię kosmiczną, no to w takim razie albo chcemy ekspandować, albo chcemy się bronić. I teraz, która z tych opcji jest prawdziwa? Nie wiemy tego jeszcze. W dniu dzisiejszym nie jesteśmy w stanie powiedzieć. W każdym razie tylko tutaj zaraz wam oddaję głos. Chciałem tutaj tylko powiedzieć o tym, że te informacje, które wyszły, dla mnie są, no znowu, masło maślane i nikt nic nie wie i po prostu to jest to, co było do przewidzenia. Proszę bardzo, Zygi, jeżeli chcesz skomentować, proszę bardzo. Czy ja uważam, że nie będzie żadnej zmiany w tym postanowieniu Pentagonu, NASA, wszystkich tych kosmicznych agencji, póki nie zmieni się system. System ziemski, nie myślę o wiecie, komunizmie, socjalizmie, tych systemach, ale system globalnego zarządzania tą planetą. W tej chwili ten system nie pozwala na to, on nigdy na to nie pozwalał. Gdyby miało dojść do takiego wydarzenia, że nagle nam powiedzą, no dobra, to teraz już wam powiemy, jak to wygląda naprawdę, mamy statki, to system zrobiłby to dawno. Natomiast ten system nie chce tego zrobić, bo sam system musiałby się obalić. I teraz pytanie, właśnie dlaczego? Obalić, czy coś jeszcze jest? I ja zaraz tutaj też skomentuję, proszę cię bardzo. Myślę, że musiałby po prostu przestać istnieć, bo z założenia ten system ma utrzymywać nas w pełnej niewiedzy, żeby nami zarządzać. Ten system inaczej nie potrafi. Więc albo zmieni się system i wtedy poznamy może całą, a może część prawdy,
albo bez zmiany tego systemu będziemy dalej w tej nieświadomości. Arturze, chcesz coś skomentować? Nie? Dobrze, to może ja teraz powiem coś. Ja zgadzam się tutaj z tobą, Zygi, ale teraz załóżmy, że tak jest. Załóżmy, że ten system utrzymuje nas w niewiedzy, bo ja też całkowicie się zgadzam z tobą. Uważam, że przedłużało się o te 70-80 lat przekazanie tych technologii i tych dowodów, które świadczą o tym, że my byliśmy odwiedzani przez te istoty pozaziemskie, przez pozaziemskie cywilizacje, po to, żebyśmy my byli w stanie jako ludzkość wytworzyć tą technologię super, hiper zaawansowaną, która jest tak naprawdę kopią tej technologii, którą pozyskaliśmy. O tym właśnie mówił ten Ben Rich z Lockheed Martin, tak? I poprzez to teoretycznie teraz, jeżeli widzimy jakieś anomalne zjawiska, to jest bardzo prawdopodobne, że to jest nasza rodzima technologia. I teraz po co się to robi, bo to do tego zmierzam, to o czym ty mówiłeś, Zygi. Po to się robi, żeby utrzymać monopol na przekazywanie wiedzy i na tą dyplomację pozaziemską, no do której musi dojść. I jeżeli ktoś utrzymuje nas w niewiedzy, ktoś stara się wysunąć na rolę właśnie tego lidera, który w naszym imieniu będzie prowadził jakieś tam negocjacje, czy jakieś, nawiąże jakieś stosunki dyplomatyczne z różnorodnymi cywilizacjami pozaziemskimi, w jakim celu się to robi, tak jak powiedziałem, właśnie po to, żeby odciąć nas od tych informacji. Ale teraz pytanie jest dla mnie najważniejsze. Jakimi wartościami etycznymi i moralnymi wykazują się te istoty, które ponoć są tak bardzo zaawansowane i tak bardzo nad nami i które pozwalają na to? Chcesz skomentować, Zygi? Tak, chcę skomentować. Arturze, ale ty milczysz, czy ty chciałbyś teraz coś skomentować? Nie, ja słucham, nie? Ja słucham. Ja pytałem już słuchajcie, że ja Artura pomijam. Słuchajcie, ja się uśmiecham, bo próbuję, jak sobie opowiadamy, wiecie, to w mojej głowie się pojawiają obrazy pewne, nie? I ja widzę tą naszą usiłowanie naszej dyplomacji, w dużym cudzysłowie ja uważam, tak jakbyśmy, wiecie co, odkryli nagle nowe dzikie plemię, dzikie w cudzysłowiu, na naszej planecie, nie? I to dzikie plemię też odkryło, że my jesteśmy, nie? I to plemię mówi tak, kurczę, wodzu, słuchaj, wiesz co, musimy podjąć rozmowy z nimi i przygotować się do dyplomatycznych stosunków, bo wydaje się, że mogą być potężniejsi, więksi i tak dalej. No ale wiesz, te przygotowania muszą polegać na tym, że musimy użyć środków, które znamy, nie? Więc słuchaj, jakaś fajka pokoju, a najlepiej, żeby to, wiesz, do tej dyplomacji się przygotować, to może ayahuasca, wiesz, to co znamy, to co nas wznosi, nie? Użyjmy tych środków, zaproponujmy im, niech się pożegają, nie? No, tam zdrowo będzie. No i wtedy możemy się otworzyć na siebie. To jest punkt widzenia tego plemienia. I my jesteśmy właśnie w takim punkcie, że my myślimy, że to będzie polegało na tym, że siądziemy do stołu z naszą świadomością, która jest na poziomie tego plemienia ziemskiego. Sorry, że tak myślę o nas, ale jesteśmy takim plemieniem, które tłucze się na wszystkich frontach i na każdym kontynencie i myślimy, że będziemy uprawiać jakąś dyplomację z innymi cywilizacjami. No dobrze. Ale daj mi dokończyć moją myśl. Myślę, że to będzie wyglądało tak, jak powiedziałem 15 minut temu. Ta dyplomacja się nigdy nie powiedzie, natomiast jest możliwa na poziomie mentalno-duchowym. Na takim poziomie, kiedy my zrozumiemy, kim jesteśmy naprawdę, jakimi istotami jesteśmy naprawdę. Amen. Załóżmy, że prawdą jest to, o czym donoszą ludzie tacy jak Laura Eisenhower, Corey Good, czy Peterson, czy tam Emery Smith, że my już nawiązaliśmy kontakty z cywilizacjami pozaziemskimi. Jeżeli my jesteśmy na tak niskim poziomie, w jaki sposób przedstawiciele naszej rasy, naszej cywilizacji rozmawiają z nimi? Ale Sławku, czy ty wątpisz, że jesteśmy na niskim poziomie? Ja uważam, że
jeśli chodzi o poziom świadomości, to rośnie. Jeśli chodzi o. A co zrobisz z tymi wszystkimi wojnami, z tymi wszystkimi konfliktami? Z tym... Zygi, to jest inna sprawa. Ja uważam, że my jesteśmy celowo, no uważam, że tak, dlatego że my celowo jesteśmy utrzymywani na bardzo niskim poziomie. Natomiast ci, którzy tak naprawdę dokonują tych interakcji z tymi cywilizacjami pozaziemskimi, oni po prostu mają dostęp do innej wiedzy, gnozy, tak jak mówisz, do całkiem innych informacji i z tego powodu też oni potrafią zachowywać się całkiem inaczej. Być może, oczywiście pozory mylą, być może oni lepiej się prezentują, być może tamte cywilizacje, które nawiązują z nami kontakt jakiś, jeżeli, tak jak mówię, o ile i jeżeli jest to prawdą, to o czym Korej mówił, że my utrzymujemy kontakty handlowe z prawie 1000 różnych pozaziemskich cywilizacji o różnych kształtach, o różnym pochodzeniu, o różnej mentalności i różnej polaryzacji negatywnej. Ale ja nie przeczę temu, co mówi Corey Good. Ja tylko zadaję pytanie, w jaki sposób ci nasi przedstawiciele, zakładając, że jest to prawda, rozmawiają z tamtymi cywilizacjami? No wiesz, znowu to porówna do tej piaskownicy, tak, że jesteśmy w tej piaskownicy i usiłujemy podpisać dobre kontrakty z fabrykami, które są wokół tej piaskownicy, które mają technologię niewyobrażalnie większą, bo my chcemy nową łopatkę albo łopatkę, która będzie automatyczna. Tak to ja to widzę dzisiaj, tak? No rozumiem. Bo, czyli słuchaj, rozumiem. No nie da się ukryć tego, że jesteśmy cywilizacją, która zniszczyła tą planetę dzisiaj. No jest, tak. Niestety, ale jest tak. Zniszczona, tak? Nasza piaskownica jest zniszczona. Co chcemy więcej? Więcej zabawek do zniszczenia tej planety? Moim zdaniem my szukamy miejsca tak naprawdę, żeby się wynieść stąd, jak już naprawdę doprowadzimy tą... Do innej piaskownicy. Tak, dokładnie. No i dlatego, tak jak pamiętasz, powiedziałem, wyciągnąłem wnioski, to o czym mówiliśmy, omawiając Marsa, ja wyciągnąłem wnioski, że tak naprawdę my uciekamy, może jeszcze nie uciekamy. Tak, ale uciekamy od problemów, ale my staramy się zagarniać coraz to nowe przestrzenie kosmiczne, coraz to nowe planety, ze względu na to, że część z nas po prostu wraca do domu, nie? Ci, którzy się osiedlili tutaj, czy setki tysięcy, czy miliony lat temu, którzy przylecieli tutaj z jakichkolwiek powodów, no, starają się wrócić do domu, dlatego że zdają sobie sprawę, że tam gdzieś zostawili jakąś tam technologię i ta tajemna wiedza przechodzi z pokolenia na pokolenie. Jest oczywiście ona dostępna tylko i wyłącznie dla wtajemniczonych, tylko dla tych ludzi, dla tych osób, które właśnie pochodzą z tamtych rodów, no i ja uważam, że w ten sposób to się odbywa, nie? To jest takie podoba nam się nasza dyskusja, bo każdy ma różny punkt widzenia. Fajnie, że nas jest trójka, bo pokazujemy, że można naprawdę, mając inny punkt widzenia, rozmawiać ze sobą. I to jest chyba klucz do wyjścia w naszych społeczeństwach dzisiaj. Masz inny punkt widzenia, ale staraj się zrozumieć tego twojego interlokutora. Oczywiście. Arturze, jeżeli chcesz komentować, to po prostu daj znać i proszę bardzo. Ja powiem wam szczerze, tak się przysłuchuję, ten właśnie twórca hermetyzmu, on miał przydomek, trzy słowy, trzy głowy, prawda? Tak jakby za trzy postacie odpowiadał. I ta nasza właśnie rozmowa, to są takie trzy postacie, taki nasz swoisty hermetyzm, nie? To są takie trzy postacie, które patrzą trzema głowami, trzema światami na różne koncepcje, tak? Ja tylko komentując powiem wam szczerze taką jedną rzecz, że mi się wydaje, że to ja się tutaj dużo podpinam, Zygi, pod ciebie, właśnie w sensie takim, że to nie będzie tak, jak nam się wydaje. To nie będzie tak, jak nam się wydaje. To jest właśnie coś takiego, kiedy ja studiowałem teologię, i ktoś powiedział coś takiego na teologii, że wiecie co, my to myślimy właśnie naszymi kryteriami i my sobie mówimy, o, ten będzie zbawiony, a tamten to nie, na pewno nie, tamten to na pewno nie, a tamten to, o, ten tak, ten to był dobrym człowiekiem, ten też będzie zbawiony, nie? A w momencie, kiedy my umrzemy i zobaczymy, kto tam jest oprócz nas, to powiemy, o kurde, ale jazda, ty, nie? Surprise! To ten jest surprise, to ten jest, a tamten też jest, a patrz, tego nie ma albo tamtego nie ma, nie? Ogólnie. I
my układamy sobie świat pod nasze myśli i tak jak my to chcemy widzieć, nie? Ogólnie, pod nasze kryteria, a naprawdę rzeczywistość jest inna, nie? Rzeczywistość jest inna i rzeczywistość nas naprawdę zaskakuje i będzie zaskakiwać. To jest to, co ja powiedziałem kiedyś takiemu, mam takiego kumpla, wiecie co, którego praktycznie znam od szkoły podstawowej i znamy się bardzo, bardzo długo i ja do niego kiedyś powiedziałem coś takiego, że wiesz co, jakbyś mi powiedział w dzieciństwie, że ja się wyprowadzę, wiesz, i będę mieszkał na Śląsku i będę miał kobietę z Afryki, tak, to przecież ja bym cię śmiechem zabił, nie? Ja bym cię śmiechem zabił, nie? A rzeczywistość tak zaskakuje, że to się po prostu wydaje kompletnie inaczej. I tak samo te pertraktacje, czy te rozmowy, czy te przenoszenie się do tego innego wymiaru, ono będzie kompletnie inaczej wyglądało, niż nam się wydaje. Będziemy zaskoczeni. Zgadzam się z tym, dlatego że taki sam przeskok, taka sama zmiana nagła miała nastąpić w 2012 roku, tak? Co było? Nic. Dokładnie. Ta zmiana świadomości następuje płynnie jak na razie, ale też uważam, że w pewnym momencie nagle uświadomimy sobie, że o, my już żyjemy jedną nogą tu, jedną tu, ale bardziej tam niż tu, no i po prostu czas, żeby coś zrobić, żeby się określić, albo zostajemy, albo idziemy i po prostu w ten sposób. I to nie będzie ani takie złe, jak nam się przedstawiają na przykład religie, ani nie będzie takie dobre, jak te new age'owskie ruchy nam przedstawiają. Dokładnie, dokładnie. Nie, że wziąć tylko za rączkę, się złapać i śpiewać Kumbaya, my lord Kumbaya, no nie, no. To będzie całkiem coś innego, tutaj trzeba włożyć bardzo dużo wysiłku w to, żeby się zmienić, tak jak mówimy. No i ja uważam, ja tak powiem szczerze, że ja tak trochę prowokacyjnie zadałem to pytanie, co to świadczy o tych cywilizacjach, które jeżeli i o ile utrzymują kontakt z wysłańcami naszej cywilizacji, czyli jeżeli, ponownie mówię, istnieje ta komisja 300, o których tam mówi bardzo wiele osób, która ponoć urzęduje sobie właśnie na wyższym poziomie, czyli tam w kosmosie, i która ponoć zarządza całą ludzkością i jest tym ogniwem takim łączącym naszą cywilizację z cywilizacjami kosmicznymi, no to jeżeli oni są naszymi przedstawicielami i oni są dobrze postrzegani przez tamte takie niby super, super wzniesione istoty, no to z mojej perspektywy, no to może być coś nie tak, albo jest coś, o czym my naprawdę nie wiemy, czego nie widzimy i z tego też powodu nie rozpatrujemy tego pod kątem właśnie tych kryteriów, które mogą być znacznie ważniejsze, jak na przykład, że no nie każdy, to o czym rozmawialiśmy, Illuminati, nie każdy człowiek z Deep State'u, nie każdy człowiek z jakiejś tam religii jest po prostu zły, jest po prostu wysłannikiem i też stara się tutaj wprowadzić no jakiś tam czynnik, który albo łagodzi, albo wręcz będzie prostował pewne te praktyki, które nas wyprowadzają na manowce. No, a takie jest moje zdanie. Tak więc, reasumując to, o czym mówiliśmy, te doniesienia z tego raportu ARO, oczywiście my go tutaj przedstawimy, ja zaraz wam wyślę do tego odnośnik, do oryginału, tak jak mówię, jest w języku angielskim, także będziecie musieli użyć translatora, sami sobie przestudiujecie. Ten raport mówi, jest dość długi, tam 60 chyba kilka stron jest, jest długi, ale tak naprawdę nie mówi o niczym. I to jest to dokładnie to, co przewidzieliśmy. Nie? Ja wolałbym nie mieć racji tutaj, wolałbym, żeby to był przełom jakiś, ale z mojej perspektywy jest niestety mało prawdopodobne, żeby do takiego przełomu doszło jeszcze. Chcecie skomentować coś jeszcze na zakończenie, panowie? No ja tylko dodam do tego, co Artur powiedział i do twoich słów, że przełom przyjdzie z zupełnie innej strony, niż my oczekujemy. Dokładnie. I niech tak będzie. Tylko pamiętajmy, my musimy się przygotować, tak jak Zygi powiedziałeś, tak jak ty, Arturze, powiedziałeś, musimy się zmienić, musimy inaczej patrzeć na siebie,
przygotowywać się do tego na inność przede wszystkim, na różnorodność, na to, że ludzie mogą mieć inne opinie, inaczej wyglądać, mogą mieć całkowicie inne podejście. No i to należy tolerować, akceptować tak długo, na ile się da, chyba że ktoś nam naprawdę no, tam z butami na dywan wchodzi, metaforycznie rzecz biorąc, nie, ale nawet wtedy pierwsze co dyplomacja, tak? Czyli co, reasumując nasz odcinek, nie jesteśmy gotowi na to, żeby wylecieć w kosmos i żeby się zapoznać z tymi cywilizacjami, jednak ja tutaj pocieszam się tym, że a kto z nas był gotowy na miłość? Nikt, ja na pewno nie. Miłość przychodzi tak czy inaczej. I tak samo i ja uważam, i te kontakty pozaziemskie, czy jesteśmy gotowi czy nie, one przyjdą i będziemy musieli stawić im czoła. Także ja uważam, że tak to się odbędzie. Jeszcze komentarz, czy nie? Nie. Chyba nie. Jest no ponad godzina za nami. Tak, ja dobrze. Czuję, że jakby ta treść tego odcinka, ona będzie chyba w kolejnym naszym spotkaniu, tak czuję. Tak. Ale to już będzie następny odcinek. Dobrze, super. Dziękuję Wam bardzo, dziękuję Ci, Zygi, dziękuję Ci, Arturze, za uczestniczenie. Ja Wam też. Tutaj. Pozdrawiamy wszystkich. I pamiętajcie, drodzy widzowie, piszcie do nas, jakie macie swoje opinie na ten temat. Tak. Piszcie, komentujcie. Pamiętajcie, bo my na kosmicznym ujawnieniu niektórych komentarzy nie publikujemy. Tych, które są obraźliwe albo pod moim adresem, albo pod adresem kogokolwiek tutaj występującego. Także konstruktywna krytyka, okej, ale na pewno nie będziemy tolerowali żadnych obraźliwych słów. To tylko tyle na zakończenie. Dziękuję Wam, do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.